Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale o krótkiej filozofii teologii, czyli co lecz w trawie piszczy i zapraszam na osiemnasty odcinek cyklu Małe Wiki Etyki, w którym zwalczając dzielnie wzrost entropii w moim organizmie, przedstawię temat Aksjologia Maxa Schellera, część druga Ontologia Wartości. W poprzednim odcinku poświęconym myśli Schellera mówiłem o fenomenologii życia uczuciowego. Podkreślałem, że życie uczuciowe ma charakter intencjonalny, że dzięki uczuciom poznajemy wartości, mamy do nich poznawczy dostęp poza intelektem i poza wolą. Czyli aksjologia Schellera przypomnę tutaj slajd z poprzedniego odcinka opiera się na jakim emocjonalnym doświadczeniu aksjologicznym. Wartości poznajemy dzięki uczuciom, uczuciowym aktom intencjonalnym. To jest dzięki miłości, czuciu i preferencji. Tak? I intencjonalność przecież polega na tym, że uczucie jest skierowane ze swej natury ku zewnętrznemu przedmiotowi. Tak jak słuchno z natury swojej łapie dźwięki z zewnątrz, tak o, intencjonalność uczucia polega na tym, że ona chwyta wartości, na przykład piękno. I takim podstawowym tym aktem uczuciowym jest właśnie miłość, bo ona jest nakierowana na świat wartości w ten sposób, że oświetla ona taki aksjologiczny obszar. Tak jak światło oświetla barwy, co umożliwia wzrokowi, czy by widział barwy, tak miłość oświetlając ten świat aksjologiczny umożliwia czuciu preferencji doświadczenie z wydobytych z mroku ścienia przez miłość wartości, preferowanie pozwala dostrzec hierarchię wartości, a dzięki intencjonalnemu czuciu my doświadczamy istnienia danej wartości. Jest aspektu jakościowego, że jest to piękne. I Teraz jak mówiłem, ta struktura świadomości psychologicznej to nie, nie jest strukturą psychologiczną, która bada psychologia, która się zastanawia nad, nad związkami przyczynowymi między wymienionymi aktami intencjonalnymi, emocjonalnymi aktami intencjonalnymi, lecz jest taką strukturą, by a czasobą, istotnościową, ontyczną. jako naraz się przeży przeżywa miłość do wartości, czucie, preferencje. Z wartości mają taką, no, by powiedzieć, specyficzny byt, by, by doszedł, który tylko widzimy uczuciami. By dostrzec specyfikę, specyfikę wartości, jakby powiedzieć ontologiczny status, yy, yy, trzeba się chwilę zatrzymać nad tym, co Seller mówi na temat wartości dobra, czy wartości rzeczy wartościowych. To trochę przypomina rozróżnienie mura. Dobry jako jakość i dobro, w której jakość jest obecna. Owa jakość dobry. Na szaler, że my nie doświadczamy wartości czystych, ale już jako takich, które jakoś konstytuują jakieś dobro. Wartość jest dana od razu w tym doświadczeniu uczuciowym, gdy określa jakieś dobro i my mamy z tym dobrym kontakt. By jakoś zrozumieć, co tu szaler chce nam powiedzieć, należy powiedzieć dwa słowa na temat dwóch terminów: nosiciel wartości dobro. Więc nosicielem wartości może być wszystko, każda rzecz. Dostępna w kosmosie, która co rzecz może być podmiotem wartości. A dobro to określony przedmiot, który jest ukonstytuowany przez wartości. Nie przez tamę wartości, no bo takich rzeczy w empirii nie ma. Więc dobra to są przedmioty indywidualne, w przykład realne, w przykład konkretny człowiek, konkretni ludzie, dzieła sztuki, w których występuje konkretyzacja wartości. Ale wartości mają niezależny byt od owych dóbr. Wartość jest pierwotna, jest niezależna od ewentualnego urzeczywistnienia w rzeczach. One istnieją niezależnie od tego, ile jakie dobra istnieją. Wartości by nad wtedy, gdyby nie było świata empirycznego. Wartość jest warunkiem dobra. Czy wartości są warunkami dobra? By to uchwycić, proponę no, takie kilka eksperymentów myślowych. Też za szelerem. Więc po pierwsze, Rzeźba z marmuru, arcydzieło Michałaniowa. Piękna rzecz. Ulega zniszczeniu, gdy podzielę marmur. Rozbiję tą rzeźbę. Ale dzieło nie ulega podziałowi, tak jak materiał, z którego owo dzieło jest wykonane. Gdy dokonam tego barbarzyńskiego aktu, jakby marmur dalej istnieje, jest jego tyle samo, taka sama masa, natomiast, natomiast no, no rzeźbo, rzeźba, dzieło znika, piękno znika, no rozbity posąg. Gdy na niego popatrzymy, no to, to jest ten sam materiał, czego tyle samo, natomiast no, dobro, czyli rzecz z marmuru, która była ukonstytuowana przez piękno, zniknęła. Obraz. Dobro może być zniszczone, a rzecz ukoncentrowana przez jakości pozawartościowe, w tym wypadku farby, płótno i tak dalej, w tamtym wypadku marmur, ulega tylko nieznacznej zmianie. No, dzieło marskie znika, gdy wyblekną barwy. No to już nie ta sama analiza. Natomiast no, rzecz ta empiryczna uległa niewielkiej zmianie. Może być sytuacja odwrotna. Brąz, którego jest wykonana rzeźba, oczywiście zmienia rozmiary pod wpływem temperatury, natomiast no, dzieło się nie zmienia. Dalej jest piękne, dalej jest wartościowe. Możliwa jest poniekąd no, sytuacja odwrotna. Rozrzucone strony książki, czy rozrzucając strony książki, wyrywając i rozrzucając, no, nie niszczymy dzieła literackiego, a książkę niszczymy. Książkę tak. No zatem, tak trzeba powiedzieć, że zmiana dóbr polega na zmianie wartości, którą dane dobro realizuje. Zmiana rzeczy polega na zmianie cech pozawartościowych. No to samo dobro, to sama wartość literacka może być, że tak powiem, zamknięta w książce, na papierze i w czytniku elektronicznym. Choć oczywiście, gdyby. Dzieła literackie Tym Mickiewicza były tylko w czytnikach elektronicznych, i byśmy te czytniki zniszczyli, również niszczymy dzieło literackie. I teraz tak. Faktycznie istniejące rzeczy, te empiryczne, nie ograniczają możliwości pojawienia się dobra. Gdyby faktycznie istniały inne rzeczy, niż istnieją gdyby był inny kosmos o innej strukturze, no to mogłyby istnieć te same dobra. Czyli mogłyby być rzeczy, które były, byłyby konstytuowane przez, przez piękno, dajmy na to, czy, czy przez, przez smaczność, przez, przez inne wartości. Dobra, te nieistniejące, by realizowały te same wartości, co dobra obecne, tak? No powtórzę, mogłyby istnieć inne dzieła sztuki, jakość, które miałyby tą jakość piękne. To jakość piękna by je konstytuowała. No gdyby był inny wszechświat. Ja tu prezentuję zdjęcie nieba z południowej półkuli widocznej, nigdy tam nie byłem. Na środku jest Krzyż Południa, który pełni taką znaczącą rolę nawigacyjną na tamtej półkuli, jak na naszej północnej Gwiazda Polarna. Więc nigdy go nie widziałem, ale Gdyby nawet ten, yy, niebo było południowe inaczej ułożone z innych gwiazd do też byłoby piękne. No, gdyby istniały inne ptaki, inne kwiaty, inne konstelacje, no to na pewno mogłyby być piękne, tak jak te obecne. Czyli to rozważanie i poprzednie przykłady, te eksperymenty myślowe, no, pozwalają nabrać intuicji, prawda, że... Ontyczne wymiar wartości nie utożsamia się, ani nie sprowadza do empirycznie istniejących rzeczy, które to rzeczy wartości konstytuują, konstytuują i określają. Więc żeby to jakoś powiedzmy podsumować, czy, czy, czy ujaśnić, czy wydobyć pewne przesłanie z tych eksperymentów myślowych. W dobra wartości. Które są w nich się stają się rzeczywiste, znaczy dostępne, nie? Rzeczywiste. Tu rzeczy... rzeczywistość ma no różne znaczenie. empiryczne, albo też może być rzeczywistość taka idealna, w której istnieje świat, świat wartości. Powstanie każdego dobra oznacza wzrost wartości świata. Rozwój dóbr nie z przedłużeniem naturalnego rozwoju rzeczy. To znaczy nie jest jakby. Naturalnym, nieuchronnym następstwem toku ewolucji, że powstało takie arcydzieło jak Mona Lisa, czy Piąta Syfonia Beethovena, czy, czy Konstantin Gibach. I teraz realizacja między wartościami, ich znaczenie i tak dalej, nie zależy od aktualizujących dóbr. Wartość nie zmienia się, gdy zmieniają się rzeczy, o czym już mówiliśmy. Tak? Na wartość przyjaźni nie zostaje naruszona. Gdy przyjaciel zdradził sekret przyjaciela, no zdradził przyjaciela, gdyby nagle wszyscy przyjaciele na siebie się pogniewali, przyjaźń zerwali, nie oznacza to, że przyjaźń nie ma wartości. Gdyby zniknęły wszystkie arcydzieła, powiedzmy malarskie i inne, nie znaczyłoby to, że piękno nie istnieje. I tworzenie świata dóbr jest nadzorowane przez hierarchię wartości. No, ale bliżej nie tłumaczy, jak, jak to się dzieje. Hierarchia ta wytycza granice, w ramach których możliwe jest tworzenie dóbr. No nie można... Czyli artysta no, nie panuje do końca nad tym, co jest piękne. Odkrywa piękno i, że tak powiem, sprowadza z tego świata idealnego do, do tego dobra, do tej rzeczy empirycznej. I w każdym dobru tkwi jakaś podstawowa wartość, no, ma dobro swoją strukturę, która określa naturowego dobra, no i wyznacza zakres wartości, które danemu dobru mogą przysługiwać. Na no tak? i na myśl przyszedł przykład, że coś smacznego no nie może być słuszne. I mogą być rzeczy wartościowe, które nie są dobrami. No to są sprzęty, one mają wartość użytkową. Ich wartość wynika no, z relacji do ludzkich aktualnych potrzeb, tak? Ta wartość użytkowa sprzętów jest zrealizowana do warunków. Na przykład wartość krzesiwa czy krzemienia no, po wynalezieniu zapałek, a Wasza zapalniczki, no, no, zmalała. I takie, takie rzeczy no, nie są dobrami. Te, te, ów sprzęt, wartości techniczne. No, kiedyś powóz był bardziej wartościowy niż teraz. Czyli na tym tyle jak chcę powiedzieć dwa słowa ontologii wartości, tak? I czym są wartości. No więc wartość, no co było widać już w tym, nie jest tych, na poprzednich slajdach nie jest identyczna ze zbiorem cech wspólnych jakiejś grupy przedmiotów, które daną wartość urzeczywistniają, czyli tych dóbr. No jeżeli abym twierdził, tak, że piękno to jest to, co przynależy rzeczom należącym do klasy X, no to twierdzę, że dana rzecz nie dlatego jest piękna, bo jest piękna, bo realizuje wartość piękna, ale dlatego, że należy do klasy X. Czyli poznanie wartości nie polega na ich wyabstrakowaniu ze świata istniejących dóbr. Rozumienie wartości słodki zapewnia tylko bezpośrednie poznanie atroliczne, doświadczenie wartości. Nie jest to możliwa definicja. Że smakuje wszystkie rzeczy słodkie i tworzy definicję słodkości. A przedtem nie wiedziałem, co to jest słodkie. Dopiero ta definicja jest potrzebna. ja znaczy jakości się rozumie przez wniknięcie w nie same, przez ich bezpośrednie uchwycenie. Tak jak bezpośrednio wiemy, czym jest przyjemność. Tak? To jest analogia z poznawaniem kolorów. Jeżeli ktoś nie widział granatowego, za nic mu nie wytłumaczę, jak on wygląda. Chyba. I te wartości są jakościami idealnymi. I wartość przysługuje czemuś, jakiejś rzeczy, jakiemuś dziełu sztuki, nie ze względu na oceniający podmiot, że ja widzę, że ten ta, ta obraz jest piękny, lecz jest niezależny od tej oceny. Ja mogę odkryć wartość piękna w danym dziele. Moja ocena nie wprowadza tego piękna w przedmiot. Również twórca danego dzieła sztuki, nie stworzył piękna, tylko sprawił, że wartość piękna konstytuuje przedmiot, który on wytworzył. To dobro. I wartości są transcendentalne wobec przeżyć. Nie są zatem częścią tego przeżycia, a nie jego wytworem. Uczucia nie tworzą wartości, je odkrywają. I świat wartości posiada własną sobie strukturę. To jest uchwytna tylko w poznaniu emocjonalnym. Wartości tworzą pewną, pewną hierarchię, i owemu zagadnieniu będzie poświęcony następny odcinek. Więc ten idealny świat wartości jest absolutny ponadczasowy. Jest ostatecznie zakorzeniony w Bogu. Czyli nie chciał się zgodzić, co potem głosił jego materu Hartmann. Że, że ten świat, czy kosmos, wartości jest taką, taką nieosobową sferą, jakąś abstrakcyjną, yy, platońską, yy, yy, taką, yy, takim obszarem no, bezosobowym. Mają aspekt osobowy wartości, gdy są zakorzenione w duchu absolutnym. Wartości są proste, pierwotne, czyli nie sposób je rozłożyć, zanalizować, no, tym samym zdefiniować. Nie są one własnościami rzeczy, tak jak własnością rzeczy jest na przykład masa, ja wiem, wiek. Lecz jako byty idealne, o wartości, determinują jakość osób, ich czynów. Czy czyn jest słuszny, czy nie słuszny, nie zależy od autora czynu, tylko od jego, od tego, czy, w tym, czy jednym z elementów koncentrujących ów czyn jest wartość, słuszność. Także znaczenie rzeczy, stanów rzeczy i tak dalej. Wartość jest pierwotna w stosunku do dóbr, czyli to do, do rzeczy spotykanych w świecie empirycznym, w skład których wchodzą wartości. Wartość nie należy do obszaru naturalnej rzeczywistości. Są one niezależne od procesów psychofizycznych, od faktycznej budowy świata. Świat, który jest, byłby zupełnie inaczej zbudowany, mógłby być też również piękny. No w szczególności wartości są niezależne od Ludzkich sądów wartościujących, które są oczywiście determinowane czy określone przez dane społeczne, przez systemy społeczne, kultury i tak dalej. Każda kultura ma swoje gusta. Jeżeli ja podziwiam jakiś obraz i widzę, że jest piękny, to ja tego piękna nie wprowadzam w ten obraz, jak go odkrywam. Również piękna owego nie stworzył autor tego dzieła. On, tworząc owe dobro, dzieło sztuki, sprawił, no, w dość, że tak powiem, metafizyczny sposób, iż jednym z elementów, które kształtują czy koncentrują ową rzecz jest właśnie piękno. Więc wartość nie odkrywa się dzięki takiemu doświadczeniu zmysłowemu lub jakiemuś wewnętrznemu introspekcji. Też na jakiejś drodze rozumowych dociekań, wniosków, lecz w różnorodnych aktach emocjonalnych, intencjonalnych aktach. No, i świat wartości posiada własną sobie strukturę hierarchii, którą również jest uchwytna w, w poznaniu emocjonalnym i tylko w tym poznaniu. Na temat hierarchii wartości będzie następny odcinek, na który już zapraszam. Trochę ciężko jest uwierzyć, że istnieje niezależny od świata empirycznego kosmos wartości. Ta trudność jakoś nie mija, nawet wtedy, gdy no, uzna się za sensowne, a są takie wywody Schellera. Dużo łatwiej jest uwierzyć, że świat matematyczny jakoś istnieje niezależnie od, od świata doświadczanego empirycznie, realnego, materialnego. No Scheller chce właśnie powiedzieć, że wartości no, mają taki status jakby analogiczny do, do, do bytów, Matematycznych, nie zawsze taka pewna niechęć, która w wypadku wartości jakoś jest jakoś spodbudowana chyba z i takim no, potocznym rozumieniem uczuć jako czysto subiektywnych. Owa niechęć nie zawsze jest no właściwa i, i może z czasem. Jeśli na tym rozmyśla, przynajmniej ja mam takie jakieś odczucie, no Scheller mnie jakoś przekonywa, chociaż w pewnym jakimś takim zarysie czy w pewnym fundamencie, że no jest możliwe, że wartości istnieją, niezależnie od świata empirycznego, jak piękno, dobro i tak dalej. No te eksperymenty myślowe, które przedstawiłem, no jakoś sam uważam, no sensownym argumentem na rzecz tej tezy. Czasami wstępna taka niechęć do do pewnych tez mija. Idzie czerwony kapturek przez las i spotyka wilka. Cześć, głupia dziewucha. Wilku, ja nie jestem żadna głupia dziewucha, tylko czerwony kapturek. Głupia dziewucha, a co ty to głupia dziewucha robisz? Wilku, ja już ci mówiłam, że jestem żadna głupia dziewucha, tylko jestem czerwony kapturek, idę do babci. Już ty, ty głupia dziewucha, po co ty do tej babci idziesz? Już się wilku mówiłam parę razy, że ja nie jestem żadna głupia dziewucha, tylko czerwony kapturek idę do babci, bo jest chora. Już to jest głupia dziewucha ty. Głupia dziewucha. Po co do tej babci idziesz, jak jest chora? Wilku? Ja nie jestem żadna głupia dziewucha, tylko czerwony kapturek. Idę do babci. Bo jej niosę. Różne lekarstwa, wirtuały. A jak jeszcze raz nazwiesz mnie głupią dziewuchą, to naprawdę, wirku, no proszę cię, zacznę płakać. To głupia dziewucha? A w czym ty te wirtuały głupia dziewucho niesiesz? Wilku, wirku, o ja głupia dziewucha, zapomniałam koszyczka. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję, o kciuki. Ahoj!